Wszystko jest kwestią naszych intencji, przekonań. Takie właśnie sformułowanie zostało ze mną po jednej z terapii, po jednej z sesji. Ono nawet w tym momencie wisi nad moim łóżkiem. Może nawet wam pokażę zdjęcie, na dowód, że nie kłamię. To jest takie sformułowanie, które często przekonuje się, że jest prawdziwe do mnie. Pomimo przepracowania przeszłości, pomimo przerobienia dużej ilości emocji, cały czas mam jakieś nawyki. I w szczególności, kiedy mam słabsze dni, kiedy czuję się trochę gorzej, jestem niewyspana, niedojedzona, mam jakiegoś stresa, terminy do wysłania, napisania jakichś raportów, zrobienia jakiejś niespodzianki komuś, zorganizowania przyjęcia, to wszystko potęguje, że mam jakieś oczekiwania, założenia i większy stres w związku z tym. I wtedy właśnie jak na przykład pójdę odebrać tort i ktoś oświadczy mi, że on jest jeszcze niegotowy, że muszę przyjść za kilka godzin, to moja wypowiedź jest bardzo negatywna. I nawet jeśli mówię jakieś neutralne zdanie, to jednak mój ton głosu przybiera taki wyraz, że ludzie się mnie boją. Wcześniej sobie tak do końca, znaczy zdawałam sobie sprawę, ale nie chciałam tego dopuścić do siebie. I miałam taki sposób zakłamywania rzeczywistości, że jak coś było moją wadą, to ja za wszelką cenę próbowałam to obrócić na zalet, a przede wszystkim na to, żeby udowodnić sobie, jaka to jestem silna, niezależna i super, a inni to są gorsi. Bo bardzo byłam po prostu słaba i w ten sposób myślałam, że się wzmocnię. Czyli tak jak pewnie możecie zauważyć i u siebie, i w szczególności czasami widać to w komunikacji czy w sklepach, jak się ludzie wkurzają, to najczęściej właśnie ci, co są najbardziej sfrustrowani, słabi, to się najbardziej wkurzają i najbardziej wściekają. Jak ktoś jest w zgodzie ze sobą, ze swoimi emocjami, to jest i w zgodzie z innymi. I nie jest tak łatwo go wyprowadzić, choćby najdrobniejszym jakimś opóźnieniem czy jakimś niepowodzeniem. Nie zniechęca się tak łatwo, nie daje wytrącić, tylko po prostu znajduje jakoś tak rozwiązanie na daną sytuację. Czyli bardziej konstruktywnie podchodzi do rozwiązywania problemów, a nie do generowania kolejnych emocji i reagowania bardziej na sytuację. Ja mam też taką tendencję, że jak mam jakieś nieuświadomione potrzeby, czy jakieś mam bardzo duże pragnienie w danym obszarze lub jakiś cel, który po prostu od wielu lat siedzi mi na karku, a ja się cały czas boję go zrealizować, mam taki właśnie jeden, to wtedy, jeśli widzę, że komuś albo w tym samym obszarze się udaje, albo udaje się jakoś inaczej w życiu, to jak nawet mówię o tej osobie, czy mówię do tej osoby, to tak czuć, że mam jakąś złość. I nie chciałabym tego mieć. Chciałabym to jakoś ukrócić, zredukować. Może zredukować to mi się nawet udało. Ale jednak nie umiem do końca w pełni jeszcze zapanować nad tym. I te właśnie moje intencje i przekonania czasami wychodzą w tych moich wypowiedziach, a czasami wychodzą w moich działaniach. To bardzo fajnie wychodzi, jak w pracy zostaje mi coś zlecone, co naprawdę nie lubię,
nie jest w mojej gestii, jest mi narzucone, i wtedy widzę, że jakość mojej pracy spada, że robię to albo na ostatnią chwilę, albo na odwal się. Nie przykładam się tak, jak zazwyczaj to robię. Robię to jakoś tak po prostu lekkomyślnie czasami. No i niestety, w większości przypadków, jak zrobię tak swoją pracę lekkomyślnie, to moi przełożeni to widzą. Bo jednak tego się nie da nie zauważyć, że daję dobre rezultaty przy innych zleconych mi zadaniach, a tu nagle po prostu jest jakiś po prostu topa. I oni to zauważają, i albo muszę poprawiać, co jest jeszcze bardziej wkurzające. I niestety robiłam to już kilka razy, i za każdym razem sobie właśnie powtarzam, że wszystko jest kwestią intencji, przekonań, i żebym trochę zmieniła postawę. Zdarzało mi się, że jak jeszcze nie byłam na terapii, czasami ktoś mi mówił, że mam niewłaściwą postawę wobec życia, że albo jestem taka, że uważam się za lepszą, albo że za królową lodu. Albo czasami w ogóle ogólnie tak bardzo mówili, bez podawania przykładów, a ja też nie chciałam drążyć, bo bardziej się bałam po prostu tego, co tam mi powie, i zwalałam na tą osobę, że co on sobie myśli. O, takie miałam podejście. Jednak w terapii, mierząc się z tymi trudnymi sytuacjami, później chyba najbardziej to się zmierzyłam w tym w terapii grupowej. Zobaczyłam, było bardzo to trudno przeżyć, przetworzyć te informacje. Praktycznie po każdej sesji grupowej wracałam jak zbity pies do domu. Nie mogłam jakoś przez 1 albo 2 dni dojść do siebie. To na szczęście już było po terapii indywidualnej, to w ten sposób ten mój okres rekonwalescencji był krótszy. Bo zapewne bym bez terapii indywidualnej, to grupowej, bym nie wytrwała, bym bardzo szybko się poddała, bo nie byłabym w stanie udźwignąć tych emocji, bo jednak jestem takim swoim największym takim sabotażystą, bokserem. I po tych sesjach, po przepracowując, słysząc tą prawdę, czy to, jak mnie ludzie postrzegają, sama zaczęłam patrzeć i widzieć, kiedy ja robię właśnie tak naprawdę celowo, sabotując swoje działania, czy też mówiąc coś niby coś miłego, ale jednak z tym takim wyrachowanym tonem, taką szpilą, która po prostu miała ukłuć tak naprawdę tą osobę. Od tego czasu staram się, oj, bardzo się staram, żeby uważać na te moje intencje, na te przekonania, jak zaczynam jakieś nowe działanie, jak poznaję jakąś osobę. To, co już wcześniej wspominałam w jednym nagraniu, te 4 umowy, z których pochodzi właśnie, żeby nie zakładać z góry, szanować swoje słowo, to staram się te kwestie też codziennie jakoś pilnować i wdrażać. Czasem mi to wychodzi lepiej, czasem, no niestety, moje mechanizmy stare budzą się. Na pewno z czasem jest łatwiej, staje się to bardziej automatyczne, i bardziej dbam o to, żeby innym było też dobrze w relacji ze mną. Dlatego zastanówcie się, czy jak coś mówicie, to z jaką intencją do danej osoby, bo wbrew pozorom czasami to jest ton głosu, czasami to jest zupełnie inne słowo, które można zamienić na mniej jakieś agresywne, czasami wystarczy zmienić szyk zdania, czasami może po prostu nie rozkazywać, a zapytać, czy może potrzebujesz jakiejś pomocy. Może totalnie obrócić sytuację i nie generować większych problemów, nieporozumień, jakichś stresów obu stronom, nawet tej rozmowy.
A może się po prostu przyczynić do tego, że coś się obróci na dobrą stronę, na dobrą metę dla nas, dla tych osób, które wysyłamy te właśnie intencje, te przekonania. Podejrzewam, że każdy z nas w relacjach z ludźmi ma jakieś problemy, i to też jest bardzo ważne, w jaki sposób, z jakimi intencjami, przekonaniami się porozumiewamy z innymi. To wszyscy widzą i słyszą, nawet jak my nie do końca jesteśmy tego świadomi.